Siemaneczko, jestem Pepe Team Games, witam was na moim gospodarstwie dzisiaj. Przed ostatnie siebie ogólnie, dzisiaj lecimy sobie z przyżytem. Poprzednim razem chcieliśmy sobie żyto, dzisiaj siedzimy sobie przyżyto. Bez zbędnego przedłużania lecimy, bo nie ma czasu na to po prostu. Mam bardziej GPS-u, ale przygotowuję sobie, te GPS-a sobie włączam. Ale teraz realnie, wiecie, jakoś postępy to muszą być. Tak, 7000 na koncie, zajebiście, dużo pieniążków. Skąd te pieniążki? Zresztą tłumaczę. 6000 dostałem wypłaty od mojego szefa. Z tego względu, że porobiłem to trzeba, podesiewam. Mieliście odcinek z tego, więc dobrze, o tym wiecie. Gościu zadowolony, zapłacił mi 6000, miało być 5,5. 500 zł pewnie dostałem, fajnie, ale to już wiecie, na kwoty jakie są, takie już będą. Bo jak wspomniałem, od 6 do 8 tysięcy, od 5 do 8 tysięcy dostaję miesięcznie w sezonie za robotę, więc mam nadzieję, że fajnie to będzie, takie pieniążki sobie ktoś mi przytulać. Czekajcie, jeszcze tylko jedną rzecz sobie zrobię, będę sobie troszeczkę tak przeklikiwał trochę zewnątrz, trochę w środku. Troszeczkę było lepiej. Dobra, lecimy. Nie trochę tego jest. Towaru. No znanego pożyczyłem, można powiedzieć. Kwalifikat na zboże. Na dzień dzisiejszy przyżyta. No wspomniałem, że miałem zboże do siebu. Miał być to po centrali. Po pierwszym za siebie, teraz miał być drugi za siebie. Przyżyta jest w centrali, po prostu zostało mu parę worków, akurat mi może wystarczy, więc zobaczymy. 10 worków po 50 kilo, a tutaj też nie wiadomo, tam jest po 20 kilo, jak się nie mylę, 12, zależy się, ale to jest po 50 kilo, więc 10 worków, pół tony, myślę, że starczy. Cena, później się rozliczę, powinienem się na spokojnie, mogę się nim rozliczyć, ogólnie na za 500 kilo będzie koszt, myślę, że 1500, myślę, że tak adekwatnie, 3000 za tonę kwalifikatu, myślę, że to jest dobra cena, takie area farmingowe, na co wyjedziemy, żeby trochę lepiej to wyglądało, żeby trochę to lepiej dociągnąć, tam będzie trochę porobić tutaj. Jedziemy tak jak teraz będziemy siedzieć. No 60 kawakcji. No nie ospinałem, bo to elegancko mi się nią siedzi nawet. Teraz wracam. Dobra, wracam. Lecimy dalej. Miałem telefon. Nie mogę brać. Dobra, jak to wygląda z 7? Jakoś tam idzie. Dzisiaj to nie wiem, jak to wiecie z tym odcinkiem. Ogólnie. A! Macie to wy. Niedzielę wielkanocną, więc smacznego jajka wam życzę i jak to się mówi i życzliwego żywiąca, nie jak to się mówi, ktoś tam ze zdającym pływa, nie wiem, życzeń nie umiem składać. Więc ogólnie wesołego jajka, mam smacznego jajka, fajnie się pospinało pod względem nagrywania, zostaje mi tylko jeszcze dwa odcinki, a jest wtorek, więc jeszcze dzisiaj pójdzie dobrze. Jeśli dobrze pójdzie, to mam ogarnięte dwa odcinki dzisiaj i jutro razem sobie jeszcze na jeden odcinek i mam firehand pod względem nagrywek. Więc powiem szczerze, tempo bardzo dobre. Jak dobrze pamiętam, jeśli dobrze przeliczyłem to wszystko. Będę zadowolony, jeśli będę miał na całe święta i po świętach jeden dzień właśnie filmik. Filmiki. Więc będę zadowolony. Tak. Jeszcze wracając do tematu. W kolejnym odcinku kupiłem paszport. Jeśli ktoś oglądał, ten wie o tym, że kupiłem paszport. Ale myślałem, że jest wina paszowozu pod względem wysypu. U mnie w oborze. Mówię, dobra. Sprawdzimy sobie test oczywiście. Wziąłem sobie, wynająłem po prostu sobie paszowóz inny, sprawdziłem samo.
drugi, trzeci. To samo. Co się okazuje? Moja zajebista szopa, owłora szopa, jest tak zajebista, że ona nie przyjmuje takiej postaci trenerów. Tylko muszę robić tak, jak robiliśmy na odcinku, czyli muszę wysypywać z paszowozu i muszę pchać torturem. Tak mi się to pięknie wszystko zrobiło. Myślałem, że bo, wiecie, no, korytarz paszowy, tam stół paszowy jest zrobiony, wszystko pięknie, a się okazuje, że jednak muszą być jakieś mankamenty. No, ale wiadomo, z jednej strony to chociaż to dobrze, że mogę sobie wysypać tej oborze i mogę sobie tą łyżką rozganiać. Fajnie, pasowałoby łopata, żeby była nawet dość bardziej realistycznie było. Niestety, no, takiego modu chyba nie posiadam ogólnie w arsenale. Chodzi mi o widły, łopatę. Taka łopatą też by się trenowa nie zgarniało. Niestety tego nie mam. Choć powiem szczerze, tak bardziej też może być realistycznie. Pod tym względem, bo sobie siadę. Wiesz, wiecie. Wyrzucę i muszę sobie podgarnąć tak. Jeden kąt, drugi kąt i pasuje. No, tylko to jest mój mankament w tej obłoże. W tym budynku. Wiadomo. Wytestowany, przyjmowało siano, przyjmowało słomę. No tego nie sprawdziłem. Jedyny drastyczny minus w tym budynku. Ale to jest za coś, tak? Myślę, że i tak niedługo. Czy ogólnie, patrzcie, budynek jest zajebisty. Fajnie się prezentuje, stanowiska są, wszystko jest. Teoretycznie jest i zbiornik na mleko. Bardziej zabudowa na mleko. Ale właśnie jest mankament taki, że tak. Do niej więcej wziąć nie mogę. W budynku. Nie mogę wziąć, że tak powiem, zrobić, nazwać porządnie TNR-u. Same problemy. Ale myślę, że to niebawem też się to zmieni. Gdyż podejrzewam po spłacie kredytu, którego jeszcze mi zostało, troszeczkę jednak zostało mi lat. Jeszcze. Zostało mi to. Zniknął 3 pola. Łącznie. O kurwa. Mam prawie 3 chyba. 2-3, 12 hektary pola. Bo, no. 42 miesiące mi zostało. Więc jeszcze. Szybko kończąc. 3,5 roku. Do spłaty. No i po nim podejrzewam, że co pierwsze będą inwestycje, no to zawsze w moim arsenale, kurwa, czemu arsenale, przegadam, przy moim areale ziemnym, podejrzewam, że trzeba nie wziąć kredyt na oborę i zrobić budynek właśnie nowy, od podstaw, jakiś fajny, jakieś 40 sztuk, podejrzewam, zaczekajcie, czy mi kwitu starczy, no ale zobaczymy, o tym się nie będę, nie będę przejmował. To są jeszcze odrębne czasy, można powiedzieć, pod względem właśnie zwiększenia hodowli, bo, inaczej, postawienia nowego obiektu. Ale powiem szczerze, że wiedział, to po prostu bym troszeczkę to inaczej ogryzł i inny budynek bym postawił. Teraz powiem szczerze, inny budynek bym postawił, on fajnie jest na opasy. Ale pewno później na opasy będzie wystosowany, a już na pewno pewniejszą szopę będę chciał przeznaczyć na. Kurwa, mi się chujowo siedzi tutaj. Dzisiaj coś. Będę chciał przeznaczyć na dojne, tak? Po prostu krowy. Bo naprawdę jest z budynkiem lipa. Ale trzeba źle mi najeździć, jakoś to tam się łagalnie jako tako. Na razie myślę, że będę chciał też spróbować po następnych dziwach wykupić moją dzierżawę, czyli łąkę, którą mam wziętą, bo stopniowo będę z tym gościem chciał gadać właśnie, którą właśnie mam od dzierżaw. Będę chciał właśnie gadać odnośnie wykupu tych dzierżaw, żeby też nie było, że ja będę się robić dzierżawi. No ja tylko będę, jak się mówi, korzystał. Nie. Po prostu będę chciał to też właśnie wykupywać. No i później kolejne dzierżawy sobie nabierać, tak? Zabierać. Największe to są te dzierżawy, które są ostatnio teraz wzięte, czyli
dwa pola dość konkretne. Na jednym jeszcze odcinka nie robiliśmy, ale będzie robiony, bo wyszło mi na to, że muszę przygotować pole pod jęczmień jarny. Tak, muszę to zrobić. Tylko, że pan właściciel, który był przede mną, no wiadomo, prawny właściciel, stwierdził, że są teraz wyższe dopłaty. I on sobie życzy, żeby był poplony zasiany. Żyto z saladerą, mówię, no dobra, rzodkę foleistą czy tam rypie i coś tam jeszcze, może to tam ci to pójdzie, tak? Mówi, dobra, rzodkę foleistą. Mówi, zasiej. I ja sobie to wpisał w dopłaty, bo jednak tam parę groszy w dopłatach będzie więcej. Mówię, fajnie, kurwa, to żeby się wjebał, zjeżdżało nieźle. Ale dobra, nie wnikam. Czyli automatycznie dochodzi mi jedna robota. Poczotkę poleistą to jest wymagane wapno, ale poczotkę poleistą nie będę ogólnie dawał po prostu wapna, dopiero później pod jęczmień. Ale możecie mi napisać jedną rzecz. Czy są fajne tekstury tutaj? Kurwa, no mam trafny bieg. Pionki mi się przydały bardziej. żeby zmienić teksturę na jakąś tak fajną wielo, jak to powiedzieć, niewieloowocową. Kurwa, słowa mi zbrakło. Z wieloma roślinami, o, chyba tak powiedzmy, w skrócie, właśnie teksturę ma z rzodki odleistej, właśnie w stylu, no bo chciałbym trochę nie zmieniać. Tutaj, dobra, ogólnie też myślę, że tu pewnie będzie dzisiaj, znaczy to chyba dzisiaj. Myślę, że to będzie ostatni odcinek raczej z września, jeśli pozasiewam sobie te przynężyto. Też fajnie wyjdzie, przynężyto. Zaraz sobie jechać zasypać ogólnie, siemniczek. Będę chciał sobie wziąć przewinąć czas do października, bo muszę skosić trawy. Muszę skosić trawy. Z szefem też gadałem, też będę chciał wciąć trawy. Też muszę swoją, tak zwaną, moją trustkę tam spiąć siernikiem, będzie siernikiem, kurwa. Z kosiarku będę się tam zapierdzielać, ściąć. Tam będzie troszeczkę teraz roboty. Ale wiadomo, no teraz patrzę na mój budżet, no 6 tysięcy teraz przy tym moim gospodarowaniu to już jest dość dużo. Moim zdaniem jest dużo, to jest dobry strzał. Nie muszę się aż tak przemęczać, można powiedzieć, w pewnym sensie. No bo wiecie, no robię tak, by było dobrze. Na pewno tam jeszcze będą nawozy, bo mówi, że październik będzie chciał, żeby nawozy pewnie dać. No dobra. Tam będzie zrobione prawdopodobnie. Więc tak, ja mam ogólnie jedno pole, jak wspomniałem, mam jedno pole do tego, by pole pielęgnować. Chyba, że będę po wchodach będzie jakieś to fajnie wyglądało, to może jakieś jedno pole jeszcze dojdzie mi do mojego dorobku, można powiedzieć. Kurwa, jakoś krzywo jadę dzisiaj. No mocno wypiłem chyba. Dobra, musimy jechać zasypać siemno, bo tutaj nie ma opcji, że sobie tutaj dam radę. No, teraz mi pasuje, włącza mi się, wyłącza. Ten joystick mi się pięknie, czy mi się, znaczy joystick to znówka. Wzięty ten Thrustmaster, nie wiem, z nim tak. O, piątkę i grzejemy. Trochę to bardziej realistycznie jest. Wygrać, trochę rozpierdziel na gospodarce. Kurwa, nie mogę przebijać. Powołać. Nie, to odcinek zwołowania na sekty. Zajebiście. Chciał człowiek inaczej, będzie musiał zrobić inaczej. Dobra, tak sobie nawierzemy. Tak pójdzie, kurna, nie buguj mi się chyba. Musiałby sobie łapkę się nasionka i... Tyk. Może znajomy mi zapożyczył. Nasionka to mogę sobie... nasypać. Pyk, jeszcze jeden brak.
Powiem szczerze, że może nas tych stracić. Czemu 13 litrów? Tam było zajebiście. Dobra, trudno. Piątka i grzejemy. Dalej do siebu. No jest trochę tak u siebu. Może was trochę to przytłoczyć. No ale tak życiu realnym, tak? Musi, jeśli są siebie i są akcje, które no, trzeba zrobić, tak? Tu nie ma, że boli. Tak samo i tutaj. Musimy zasiać, musimy sobie to obchodzić, to nie wiem, łąki, czy musimy ponawozić łąki czy pola. No to są po prostu życie realnego. Ja staram się tak realnie grać. Wiadomo, to nie jest 100% realne, czy coś w tym stylu. Wiesz, próbuję. Myślę, że fajnie to wychodzi. Czekajcie, muszę zobaczyć jedną rzecz. Otóż mi tu nie pika. Dobra, git. Możemy sobie lecieć dalej. Więc mówię, teraz próbować pola. Ogólnie pole, które było robione, jeśli kojarzycie, raczej mówione, był nawóz dawany i był dawany, bo nawóz dawany, uprawiane. Z tego, co się dowiedziałem, muszę zostawić sobie ten kawałek na łubin. Z tego względu, że jednak tam wymagane w agencji jest to, że muszę mieć łubin, czyli soję, po naszemu farmingowemu, muszę mieć zasianą. Może by tam trochę dopłaty były większe i przez to, że mam smakę 2 lata. A dotacji nie brałem, wiadomo. Dotacji nie brałem, bo oni tam swoje jakieś wymysły mają. Dobrze, nie brałem, chociaż farmingów. Aż napiszcie mi w sumie, czy brać dotacje ogólnie na tej serii. Nie wiem, jakiś prof, młody rolnik, czy coś w tym stylu. Gdzie napisać, bo jestem ciekawy, czy byście chcieli widzieć coś nowego tutaj. Po prostu pod tym względem, czy nie wiem, postawienie nowego dla młodego rolnika w tym stylu, kupienie ziemi. Nie wiem, piszcie. Czy takie coś byście widzieli? Bo to jest seria dla was. Czy bym takie coś by odpowiadało? Bym takie coś zrobił? Fajnie by było. Ale to szczerze, raczej chyba nie zrobię dzisiaj trzech odcinków. Chyba raczej nie będzie szans. Bo odcinki to jeszcze może zrobię. Dobra, ma ważne odcinku zrobię. Właśnie by to do drugiego. Drugiego? Onajże tak. 2 kwietnia były to nagrywane odcinki powrzucane dzisiaj. Dzisiaj. Powrzucane jeszcze. Bo ja muszę do środy... Nie, kurwa, do środy. O kurwa. Powrzucane odcinki. Zajebiście. Powiem się trochę kurwa. No, dobra. Mało ważne. Na kiedy to jest, tak jest. Ile jest, tyle będzie. Mam tylko nadzieję, że mi powiem, że zdążył ponagrywać. A wrzucić to jeszcze może zdążę. Miałem szybko moment ustawić na miniaturki, opisy to będzie jakieś tam miary. Aż opisy to akurat są takie, że się dublują, można powiedzieć, pod każdym jednym filmikiem. Tylko kwestia tytułu. Czy to jest The Walking Dead, czy to jest Farming, czy to jest Farmers Life. To tylko tyle. Ale nie wiem, dzisiaj wtorek, 7 odcinek robimy. Nie git. Dobra, tak trochę za mocno wyjechałem. Kurwa, ty szok jest, człowieku. Uwali 60. Podejrzewam, że szmat też niedługo pójdzie. Dopiero przyszło, aż niedługo pójdzie. Oby jestem kurwa gospodarstwa, nie? Pięciornik, który niedługo pójdzie. A kolejna osoba pisała mi właśnie, żebym wymienił tylko to 60 na jakoś inno.
Podejrzewam, że tak będzie. Podejrzewam, że tak będzie. Jeśli cena zbóż będzie taka jak teraz, mniej więcej, i będzie w miarę dobry plon, to podejrzewam, że 60 była tylko praktycznie kupiona na jeden sezon. No widzicie, ona chrapaliska, ona zdążyła być zatankowana przed siewami teraz, a już ma wychlane tyle paliska, że to jest kurwa głowa mała, ona tyle chrapaliwa. Rzeczywiście, jak będą jeszcze kumować się tajło psiał, załadał, po nawozi, po ścinotawy i bez będzie dalej spaliła. Środka spala tyle, że to jest katastrofa. Ale życie. Po prostu życie, jak nadejdzie. Cyk. Cyk, 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 to mamy. Powiedziemy, że w tamtą stronę będziemy kończyć. No i grzejemy. No jest trochę te roboty. Ale powiem szczerze, na tym myślałem, że aż tyle za się jedno odcinku. To jest plus. To jest naprawdę zajebisty plus. Jeszcze zostawimy się to na kieszonkę, jak się nie zasiania, a to dobrze, że w maszynniku będzie. Tak, żebym zdążył zasiać później kukurydzę. Tak, idziemy kukurydzę. Już żerał, bo tam jest hektar 20. Udaje, że. Będę pokazać jakąś sieczkę, jakimś sieczkanicą i mój odwóz. To co szczerze jest zajebiście. W tym sezonie. W ostatnim sezonie. Pod tym względem. Ale. Sezon, jeszcze ten się dobrze nie skończył, więc mówię się następny, to jeszcze chwilę. Chyba, w dzisiejszym odcinku było to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, wstawcie łapkę w górę, komentarze, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka, na razie, cześć.